Dzień dobry. Jak zwykle jesteśmy u Tadeusza Rolnika. Są te dożynki. Mamy już kilka dni, to znaczy od wczoraj tutaj przybywaliśmy. Ludzie jeszcze przyjeżdżają w tej chwili. Tam jest parking obok. Natomiast tutaj zaczynają się stoiska, stanowiska takie różne. Będę chciał nagrywać jakieś konkretne powiedzmy stanowiska. Właśnie no, będę chciał wszystkie, ale nie wiem, czy uda mi się. Dzień dobry, Malenka. Dzień dobry. No, tu jest, zaczynamy od tego. Tutaj mamy, on jest za delikatny, on na samym początku wydaje się mocniejszy. Stoisko z serami, pomidory. Oczywiście tutaj mówimy o żywności ekologicznej. Przed skarpetą. Czyli to jest wszystko. Tu mamy kolejne stoisko z jakimiś tam... No, Episilver, jakimiś materiałami. Smacznego. Tutaj kolejne stoisko z żołami. Tutaj żelarnia. Żelarnia podkarpacka. Tutaj. W zeszłym roku pan szukał owoca głogu. To tak, już dostałem od razu. Pamiętam. Tak. No i dlatego... A pani tam na górze była, tak? Wtedy. Tak, tam byłam na górze. Tu oczywiście jest kontakt tutaj do pani. I można by zadzwonić i zobaczyć. Tutaj nie będę opowiadał wszystko o kąciny. Tu mamy lilak, ptasznik, mianek, czytarnik. Tak, tak jest. To są te zioła, które można zamówić. Właściwie zadzwonić na ten telefon, który jest 604-299-448 albo na e-mail. Lucyna Tomaszewska razem @gmail.com. Także tutaj. I wtedy pani udzieli wszelkie informacje, może akurat wysyłkowo. Tam. Dziękuję bardzo. O, tutaj kolejne stoisko. To mamy aloes, widzę, że to aloesu, kolagen, o, nawet kolagen jest, chlorofil, butelka jest, gastryn. Tutaj mamy natura 100% w połączeniu z nauką, też tutaj można by zadzwonić pod ten. Także mówimy o organizmie, trzeba odżywiać, bo jest widzę, nie mamy. Zaraz tutaj jest jakiś telefon, nie ma. Że kiedyś wystarczyło się. Nie ma telefonu. Jaki jest kontakt z państwem, przepraszam? Tak, oczywiście. O, tutaj. Tutaj. O tutaj, pani Renata Wronowska. 602-256-219. Zadzwonić i zapytać. Tutaj mamy przegląd tych artykułów, które tutaj są. Także zapewniam, że to wszystko jest ekologiczne. Naturalne, polska firma Duolife. Tak jest. Dziękuję bardzo. I tutaj zbliżamy się do naszego przyjaciela. Tutaj. No. Zaraz będziemy odpowiadać. Tak jest. Dzień dobry, witam.
O, tutaj nawet te tłuczki do tego. No. Moździerze, tak. Moździerze wszystkie pojechały na Ukrainę, a tak. Tak, tak. Zostały nam tylko tłuczki. Także jest. To opowiedz nam, co ty tam możesz tutaj oferować. Bo ja zaraz jeszcze. Wiesz co, to stoisko promocyjnie tu przywiozłem, ogólnie założyłem Centrum Holistyczne Gabinet Terapii Naturalnej w Centrum Łodzi. I tym się teraz zajmuję jako dyplomowany naturopata. Zawód otrzymałem w czerwcu przed Katowicką Izbą Rzemieślniczą. Założyliśmy z Olą fundację, przywrócenie. No i nadal zajmuję się pomocą ludziom, ale już nie w taki sposób jak do tej pory, ale ludzie, którzy wiedzą, gdzie mnie szukać, to mnie oczywiście znajdą i mnie odnajdują i tą pomoc zawsze pozyskują. Także ale robimy swoje dalej. Ale wiem, że tam gdzieś można by ewentualnie zadzwonić do ciebie. Tak, jest na Facebooku mnie szukać Centrum Holistyczne Przewrócenie. Tam jest, widzę. Albo Piotr Jawornik, tak, szukać na Facebooka. Są dane kontaktowe. Do Piotra Jawornika zadzwonić. Znamy się wszyscy, także wiecie, gdzie mnie szukać. Tak jest. A tutaj jest część tego, co Piotrek tam nam oferuje. Także mamy pogląd na ten temat. Zapraszam serdecznie. Tu znowu kolejne. Także nawet nie olejkiem, bo olejkiem, ja myślałem, że on olejkiem zobaczy, to jest żadna nowość. Nie wiem, czy widać. Jak mamy zapalenie ucha środkowego, to normalnie jest nasz miejsce, te rejony. Teraz widzę, że słońce tak świetnie. Rejony, ale to nie jest nieprawda. Nie pada, też? Tutaj. Mamy chrypę, zjedli coś zimnego, przewiało nas, klimatyzacja, no różnie bywa, tak? Normalnie sprawujemy sobie, żyje tutaj węzły chłonne roz... Czaber blabater. 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 Nie znam się na tym, ale to na pewno do czegoś tam służy. A to co to jest? To jest CBD, proszę panią. Ale taki prawdziwy też. I tutaj olej lawendowy na przykład, mniejszy butelka, większy, tutaj hydrolat lawendowy. To jest olejek lawendowy. To jest olejek, tak? Tak, to są olejki, tutaj olejek. A tu się nazywa hydrolat. A hydrolat to jest to. A to nie? A to nie, to są olejki. A kurczę, ktoś mi tutaj nakleił. Ale numer, na olejek nakleił mi hydrolat. No to masz. No nieźle. No, to a jaka jest różnica między hydrolatem a olejem? To jest gigantyczna. To taka jest różnica jak między zupą a kotletem schabowym mniej więcej. Aha. Serum i tonik, tak? Tak. Dwie różne rzeczy. Szampon i odżywka. Olejek jest tą substancją najsilniejszą, aktywną. On likwiduje stany zapalne, jakieś problemy tam, które mamy do, tak powiem, załatwienia. Ale skórne, tak? Ale nie tylko skórne, bo na przykład skurcze mięśni jak zasłabią, skurcze mięśni, tak? Smarujemy sobie na przykład łydkę, na łapie nas łydka albo udo. Smarujemy sobie, praktycznie niektórzy mówią, że od razu, dosłownie to jest kwestia kilku sekund już puszcza. Mnie, szczerze mówiąc, puszcza po mniej więcej tam pół minuty do minuty. To mówię jak ja, może gruboskórny jestem, nie wiem. Ale dzisiaj byli tu państwo, też mówią, że bezpośrednio, mówi, mężowi posmarowało, od razu puszcza, dosłownie na sekundach, nie? Także no każdy ma swój organizm. No ja to poznałem na sobie, bo dostałem od ciebie taką buteleczkę i tam... Powiem tak, że prysłam dzisiaj osad. No, to taki ból, no w ogóle no do mózgu. A, nie dotykać, no, nie wolno. Tak mnie, no octem, włożyłam do octu i w tej chwili już posmarowałam tym i chyba... Chyba, to na 100% pani nic nie powiedziała, ja bym pani od razu posmarował. Nie, bo to słuchajcie, to działa poprzez skórę do wewnątrz. On penetruje do kilku centymetrów ciała, jak mówiłem, tak? Czyli to nie jest tak, że on działa tylko na samą skórę. Oczywiście na skórę musi oddziaływać, bo on przez skórę przechodzi, idąc głębiej, tak? Czyli tak jak mówię, mamy problemy z gardłem, smarujemy sobie gardło i na przykład mamy załatwiony problem z tym gardłem wewnątrz, tak? A nie wlewamy do siebie, do środka, bo nie ma takich
mamy problem z uchem środkowym, zapaleniem ucha środkowego, smarujemy sobie tutaj to miejsce, przechodzi przez bariery tutaj, prawda, i znika. Stan zapalny znika, tak? Tak. No, oczywiście nie mogę powiedzieć, używając nowomowy, że to leczy, bo to oczywiście, tak. Jakżeż miałoby leczyć, no nie, to nie leczy, tylko wspiera leczenie. Wiadomo, że nic to naturalne nie może leczyć, tylko syntetyka od kogo? Od koncernów farmaceutycznych, Big Pharmy, prawda, Rothschildów i Rockefellerów, tylko to przecież może leczyć, prawda? Najbardziej leczenie naturalne najbardziej polega na malince. Jak zrobi się malinkę tutaj na przykład, to wtedy się leczy ucho środkowe. Nie? Nie widziałem. Nie widziałeś? No to trzeba mieć swoją partnerkę taką, która wiesz, umie robić te malinki. Dobra. Okej. Hedula, to pani nie chce na pewno? No, bo ludzie potrafią mieć tutaj piekarnik, a tutaj mamy Fruit Smax. 21 owoców. Ściep. To nic mu nie będzie. Zakazana bakteria, to jest zdrowie. Białe mumio, acylofilin. Także o takie rzeczy. I tutaj też przede wszystkim bakteria Narina. Tak jest. I bakteria E. coli, dobra E. coli, Nisle 1917. E. coli, o której od 100 ponad lat nikt praktycznie nie mówi. Która jest schowana, a w Niemczech wyizolowana w 1917 roku. No, uleczyła tysiące ludzi, którzy wracali z frontu wtedy w Niemczech. Oznaczona oficjalnie jako lekarstwo. Powstał instytut, który ten profesor, który tą bakterię wyizolował, Friedrich Nielsen, zrobił instytut, w którym przez 50 lat badali, jakie ona przynosi działanie dla organizmu. Aha, jakie ma. Ale niestety no, zbyt silny preparat. Dzisiaj, ostatnie 3 lata pokazały skąd ta siła. On wytwarza takie substancje, peptydy, takie kolicyny tak zwane. Bardzo silne na wszelkie zmiany, czy nowotworowe, czy wszelkie w ogóle stany zapalne. O tak. No tak. To widzę tutaj, jest jeszcze tam jogurt na rynku, tam narąb to samo. Ale jaka różnica między tym czerwonym a niebieskim? Czerwone jest na wszelkiego rodzaju luźne stolce. Niebieskie jest na bakteryjne wszelkiego rodzaju. Bakterie, wirusy, a czerwone jest przede wszystkim uszczelniające jelita. One uszczelnia jelita, dlatego ci, którzy mają zaparcia, czerwonego nie powinni brać na początku. Aha. A ci, co mają odwrotnie? A ci, co mają odwrotnie, to powinni brać, koniecznie nawet. Tak? Tak. No to dobrze, to już dobrze wiedzieć. Ja wiem, że tam w takim układzie, jaki kontakt tutaj mamy tutaj na RIM.pl. Także ten wchodzisz na tą stronę i tam jest wszystko i tam telefon i oczywiście i tu pan na pewno zajmie się ewentualnie wysyłką, jakby tam coś tak jest. Trzeba. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Tutaj jeszcze mamy kolejne stanowisko, tutaj mamy, co to mamy, dżemy jakieś takie, zaznaczam, że to wszystko, borax, seroborn sodu 10-wodny, czyli 10 razy tyle wody do tego boraksu. To też jest na... Klaudia powie na co. Masz żywotostowano, to jest na bóle kości stawów. O czym mówisz? To właśnie DMSO jest bardzo fajne. Na wszelkie bóle, tak? W formie maści. Tylko też pisze, żeby się nie smarować, prawda? A my się smarujemy. Ulotkę daj pani tutaj. Szymon, ulotkę. To jest na jakieś grzybice. Naturalne mydło. A to jest na zapalenie płuc. Węgiel aktywny. No i to się je? Jest, to się mydła też naturalne. Jest tutaj jest oddechowy, tak? Tutaj do smarowania układu oddechowego. Mazidło. Atopik. Na atopik zapalnie. Tak, no właśnie. A
mam tutaj znowu, jakby ktoś tam... z Ukrainy. No, tam... nie mam tutaj, ale ja to mam w wielkich butlach takich, to ja pani musiałabym odlać do czegoś, tak? Olejku na ten drogi, nie masło, to masło, a jest drogi. To jest a ten mały kosztuje 25, ten borsuk. To jest ta jest strasznie drogie, a w ogóle w Polsce jest zakaz, prawda? Ja pani odrodzi. Ja to ściągam, mam certyfikaty. Tutaj mamy podgląd na temat tego, co tutaj jest oferowane i zaraz damy ulotkę. Ulotka, czy ulotka jest z telefonem ewentualnie, czy tam z adresem? Ulotka z telefonem, z adresem internetowym. Nie mamy akurat takiej ulotki właśnie, którą nie ma. Nie mamy. No ale to proszę tu powiedzieć, gdzie ewentualnie można by to... Kopiec Zdrowia, firma Kopiec Zdrowia, tak? Kopiec Zdrowia. Jest strona internetowa? Tak, www.kopiezdrowia.pl. Pan pisze Kopiec Zdrowia, to tam napisze. Kopiec Zdrowia to już od razu wyskakuje. Ten to są mydła naturalne, rokitnikowe jakieś tam. Mydła, sole do kąpieli, sprzedajemy też proszki do prania. Akurat tutaj ich już nie ma, bo są sprzedane. Jakieś tam maści na różnego rodzaju bóle, problemy skórne, olej dziurawcowy, olej rokitnikowy z Syberii sprowadzamy, olej rycynowy z Indii sprowadzamy. No i tego typu. A te mydła jak zrobione, gdzie zrobione? To tutaj sami robimy, tak? Te mydełka, tak. Sami, tak. No. Także państwo tutaj macie podgląd na temat. Słucham? Też. A tu jest piesek. Znaczy my to sprzedajemy jako nie kosmetyki, bój się, tak, nie bój się, nie bój się, chodź. Ale co? Ale to jest wszystko legalne, pozgłaszam najbardziej. Ale o co pan pyta? Czy mamy atest sanitarny? Ale no atest sanitarny ma odbiór, sanepidu wszystkiego, mamy pracownię, tak? Nie? No ale wie pan o co chodzi, no teoretycznie powinno być tak, że ludzie pracujący w restauracji powinni być badani na tasiemca. A ludzie mają tasiemca i nie wiedzą o tym i pracują, wie pan o co chodzi. No, może co? Dobrze im z tym jest. I no może tego? I dobrze. Tak, no. No wie pan co, dzisiaj w tym kraju trzeba mieć wszystko gotowe, wszystko papiery, bo system bardzo niszczy człowieka, prawda? No to jest kopia zdrowia. Kopia zdrowia. Tu jeszcze mamy tak. Woda plazmowana z podwyższoną zawartością tlenu singletowego. O, przyznam się, że nie znam się na tym, ale tutaj jest to stoisko i tam jakby ktoś wiedział co to jest, to tutaj też do pana, to jest firma Nantes. Tutaj chodzisz na internet i tam są wszystkie namiary, ale wiem, że tam też nawet na pudełkach jest, także wszystko jest wiadome. Tutaj pukanka do ust, jakaś tam też Nantes pukanka do ust, woda plazmowana, także ten. O. Aha, jest Nantes, www.nantes.com.pl. Także tutaj można... nantesfarma.pl, jeżeli chodzi o sklep. A, Nantes Pharma, tak? Nantes Pharma. Razem. Tak, pisane razem. Nantes Pharma, jeżeli chodzi o sklep i wtedy... nantesfarma.pl, to jest właśnie, jeżeli chodzi o sklep. Także możecie państwo tam wejść. Nantesfarma.pl, tak. A tu jest ściąga rabatowa, proszę, to dla ciebie. Dobra. A tu jest ATVB Zdrowy Kanał. 750 wykładów tylko i wyłącznie zdrowotnych. Tak jest. O, jest. Zdrowy Kanał, tak jest. Znani nam Zdrowy Kanał. Się na Jurka Ziębę lub pod Włochem, nie pamiętam. Janek jest u mnie, wiele wykładów zrobił ostatnio o zakażeniach wirusowych i wtedy mówi: bierzcie kwercyn. U niego, bo u brata Mieczysława. Nie, fajnie jest. Janusza,
Janusza bardzo, bardzo lubię. Janusz wcześniej te sprawy zdrowotne, ale później poszedł i gospodarka, i polityka, i ekonomia, i to już się tam trochę zamieszało. I wtedy ze dwa lata temu otworzył kanały te tematyczne. A teraz jest na stronie. Ale powiedz mi, jakie są te plusy tej wody, bo to widzę, że plusy? Tutaj, tak. Co ona robi? Tu jest specjalista, ale przez to, że posłuchałem wiele wykładów Zdzisława, tak, to mówi Zdzisław tak, jest to naturalny rozpuszczalnik, wywala różne toksyczne rzeczy z organizmu. Aha. I generalnie chodzi o nawodnienie komórki, gdzie nasza normalna, zwykła woda nawadnia nasze komórki trochę, a tu przy wodzie plazmowanej komórki się otwierają. I teraz tego nie można pić stale. Jak to Zdzisław mówi, bo to są jego słowa. Tak. Cytuję. Kup sobie dwie walizki, to są walizki. Aha. Dwie walizki, pij tylko szklankę dziennie i zrób sobie przerwę i rób taką sobie, powiedzmy, kurację dwa razy w ciągu roku. I koniec. Ale szklankę dziennie przez ile czasu? Cztery walizki. Przez tydzień czy przez dwa tygodnie? Nie, dwie walizki, to tu jest 10 po szklance, to pijemy przez ile? Przez 2 miesiące? Aha, czyli to wybić tą taką walizkę jedną? Dwie. Na człowieka. Dwie walizki, kup sobie dwie walizki. Czyli 10 litrów tak. Pijesz codziennie po szklance, takiej małej. Tak. Oczywiście tak? Nie to, że pijemy tylko szklankę wody plazmowanej i już nie pijemy. Tak, pijemy, tak. Normalnie pijemy inną wodę i inne herbatę, rzeczy. Kawę, tak, ale tej wody szklankę dziennie. Tak. Inne szczepionki. I to jest jak? Jest to dobre, ja to i rób to sobie tak jak jesteśmy już, powiedzmy, dojrzali w naszym wieku, dwa razy do roku. Naleję tak do smaku. To jest smak fajny, to jest genialny. Hydrolat lawendowy. No to na zdrowie. Na zdrowie. Tak, pachnie lawendą. Lawenda, tak. Super to jest. Trochę gorzka. Nakręciłem spiralę. O kurczę, spadł ostatnio. Nie tak. Zobacz, ten i do góry. Ale tu musisz trzymać. O. Jeszcze nie. No ja wypiłem to. O teraz. Kraneczkę i udało. Zobaczę jaki efekt. Taki zwyczajny kranik. Zobaczymy. Żeby tam nie dotarł tlen. A kubeczki tam spadły zaraz. Można? Trzeba. No i to jest pomysł, na razie. Na razie to ma smak wody. Kończymy pierwszy etap zapoznania się lawendy z tym wszystkim tutaj.